Witajcie, dobry wieczór, mamy piątek. Jakoś tak chyba dawno do was nie gadałam i przyznam, że nie mam zielonego pojęcia, na czym stanęłam tutaj na Vlogmasie, bo na Instagramie jestem trochę bardziej ostatnio aktywna i tak mi się wydaje, że nie pokazałam wam wielu rzeczy, które ostatnio wyciągnęłam z kalendarzy adwentowych. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co było, a co nie. W sensie przeglądałam sobie trochę na filmach, ale jakoś tak nie mogę się doliczyć tego, co wyciągnęłam z kalendarza OnlyBio, więc pokażę wam teraz na szybko rzeczy, których wydaje mi się, że tu nie widzieliście. Mogę coś pominąć, ale jeżeli pominę, to nic straconego, bo jak już skończymy otwieranie kalendarzy, to na pewno wszystko pokażę tak zbiorowo, co w tych kalendarzach było. Zacznę może od Body Shopu, bo mam go tutaj pod ręką. To wylosowałam dziś. To jest taki ekstra produkt, to jest taka pianka jakby, w sensie to jest taki żel, ale taki mocno piankowy. Musielibyście tego użyć, żeby skumać, o co mi chodzi, jak mówię o tej konsystencji. To jest coś, co możecie sobie wlać do wanny, jak robicie sobie kąpiel i to da piękny kolor, piękny zapach i w ogóle będzie tak miodzio. Ale możecie też tego używać normalnie jak płynu do kąpieli. Tak, żelu pod prysznic, także ekstra. To jest taki badziew. To jest chyba gąbka taka po prostu, nie wiem, do mycia, nie wiem, do czego ona mogłaby służyć. Chyba nie do szczotkowania, bo do szczotkowania jednak gąbki są z włosiem. Jeżeli chodzi o gąbki do kąpieli, ja takich jeszcze nie używam, to jest bardzo niehigieniczne. Naprawdę lepiej już jest się umyć no po prostu rączkami. I to, co było też ostatnio, to jest takie masełko do ust, które wydaje mi się, że już miałam. Nie wiem, czy tak mi się wydaje, w sensie w tej wersji zapachowej też już miałam chyba. Otworzę sobie je w sumie, żeby się szczachnąć, bo jeszcze go nie otwierałam. Nie, chyba nie miałam. Takie, wiecie, masełko jak masełko, nic specjalnego się tu nie wydarza. Jeżeli chodzi o te masełka, przyznam, że nie do końca lubię tą konsystencję. Dlatego, że jestem fanką takich wysuwanych pomadek. Łatwiej się po prostu je nakłada. Tutaj trzeba wkładać paluchę. Ja mam długie paznokcie, więc mam taki na to patent, że wkładam sobie jakby paznokcia w ten sposób i drapię tą częścią, żeby mi to pod pazury nie wchodziło. Ale nie jest to moja ulubiona forma. Te pomadki, one są fajne, tego używam na noc, ale to jest dla osób, które nie mają problemów z mocno pękającymi ustami, bo to nie jest coś takiego, że daje wam efekt wow, jeżeli chodzi o nawilżenie spękanych ust. Dobra, jeżeli chodzi o OnlyBio, przyznam, że totalnie się zgubiłam, nie mam zielonego pojęcia, co pokazywałam, a co nie, a jakoś we vlogach też nie do końca mogę się odnaleźć. To na pewno jest coś nowego, bo to wyjęłam dzisiaj. To jest odżywka proteinowa. Na moim Instagramie, jak śledzicie, pokazuję też to, jakby, jakie właściwości mają te odżywki, a w zasadzie zaczęłam pokazywać dzisiaj. No i mam tutaj jeszcze inne dwie odżywki, humektantowa i emolientowa. Nie mam zielonego pojęcia, którą z nich wam pokazywałam, a której nie, więc na wszelki wypadek pokazuję obie. Jeżeli chodzi o Rituals, jestem pewna, że tych trzech rzeczy tutaj nie nagrywałam. To jest w ogóle produkt, słuchajcie, który mnie strasznie cieszy, bo ja mam to pod prysznicem właśnie. To jest peeling do ciała i myślałam, aż sobie porównywałam, zanim tu do was przyszłam, myślałam, że rok temu był identyczny. No i był poniekąd identyczny pod kątem takim, że też było to Ritual of Karma i też był to peeling, natomiast w tamtym roku pojemność była mniejsza, bo było to 70 ml, a tutaj jest aż 100, czyli obstawiam, że jest to raczej taki właśnie już pełnowymiarowy produkt. A, i co ważne, ekstra mam takie te drobinki peelingujące, naprawdę, w sensie ja lubię czuć, jak się myję, że ta skóra jakby mi schodzi, że ja ją sobie zdzieram i to takie uczucie jak najbardziej daje. To jest, słuchajcie, mus, który się zmienia w olejek, co wydaje się może dziwną kolejnością, no ale właśnie, tak jest. Musiałabym wam to znowu pokazać, bo no Rituals, tak jak te ich pianki, ma coś takiego w sobie, że mają takie nietypowe, jakby to powiedzieć, formuły, nietypowe takie w dotyku. Wszyscy żyją. Nietypowe w dotyku. Nietypowe w dotyku i nietypowe w zapachach. Jeżeli chodzi o to, to jest Ritual of Mer, czyli to jest to, co pachnie pomarańczą. Właśnie jestem wypsikana tą mgiełką, która była parę dni wcześniej. No i co? Polecam zajrzeć do sklepu, słuchajcie, dlatego że w sklepach Ritualsa macie taką możliwość, że są otwarte te kosmetyki i normalnie można je nad umywalką pomacać. Także tak. I to, co było dzisiaj, to jest coś, co już doskonale pewnie znacie, dlatego że mam identyczne
otwarte, prawie już wykończone. Będziemy mieli bardzo dużo zapachów do domu po tym vlogmasie, tak czuję. Ale to dobrze, bo to są rzeczy, które jak najbardziej się zużywa. To jest właśnie ten zapach. O, tutaj w końcu jest napisane. To jest mleko ryżowe i sherry, sherry lady. Wiśni. Kwiat wiśni. No, kwiat wiśni. Także tak, piękny zapach, taki właśnie mocno japoński, Ritual of Sakura. Tak, jeżeli chodzi o kalendarze, to byłoby tyle. Słuchajcie, muszę tutaj zrobić taki wątek, powiedzmy, około kosmetyczny jeszcze przez chwilę, dlatego że chcę Was uprzedzić, że w ciągu najbliższej doby, jak będę nagrywać vloga, a będę go nagrywać na pewno, bo jest sobota i planuję ubierać choinkę, będę wyglądać może trochę dziwnie. Teraz jestem sutę, co na pewno idzie zauważyć, bo jednak ze szwachelką wygląda się trochę lepiej. Ale to sutę wynika z tego, że za chwilkę, za jakąś godzinę, jedziemy do Ani, do siostry Andrzeja, która, jeszcze raz podkreślę, podkreślam to non stop, jest lekarzem! Lekarzem jest, więc może robić różne zabiegi i tak się składa. Chyba o tym tutaj nie mówiłam, bo wspominałam na Instagramie, że zdecydowałam się na zabieg, który nazywa się, jest to lipoliza iniekcyjna, chyba tak. Jeżeli coś powiem nie tak, to dopytam Anię i najwyżej tutaj pojawi się poprawka, ale wydaje mi się, że się nie mylę. To jest zabieg, podczas którego z użyciem, może tak, wstrzykujemy preparat, który pomaga nam rozbijać, czy w zasadzie rozpuszczać, naszą tkankę tłuszczową. I miałam to zrobić już przed ślubem, natomiast nie bardzo było kiedy, więc zdecydowałam się na to teraz. I to, gdzie sobie to wstrzyknęłam, to mianowicie jest mój podbródek. Jak zrobię tak, to go zobaczycie. I powiem Wam, że minęło 2 tygodnie od pierwszego zabiegu. Dzisiaj będzie drugi, bo wykonuje się to oczywiście tak jak wszystko inne w gabinetach kosmetycznych w seriach. No i ja czuję różnicę. Jak zrobię tak, to wcześniej bym tu nie włożyła palca, bo ten podbród miałam taki duży. Teraz ten palec mi się tutaj już powoli mieści, więc tą różnicę czuję. Ona nie jest jeszcze jakoś specjalnie widoczna, natomiast no odchudzam sobie tą część. To jest taka część, którą często jest nam ciężko zgubić, nawet jak się odchudzamy, więc stwierdziłam, że skoro już ten produkt mamy, to go w końcu użyjemy. Będziemy robić też dzisiaj mezoterapię mikroigłową skóry głowy, czyli zabieg, który jest dla mnie bardzo bolesny. Nie jestem fanką tego zabiegu, ale widzę jego ogromne efekty. Mało tego, będzie jeszcze trzeci zabieg z dzisiaj, że po prostu będzie wieczór tortur. Ale ten trzeci będzie najprzyjemniejszy, dlatego że do trzeciego możemy użyć znieczulenia. To będzie mezoterapia igłowa twarzy. Tak, jeszcze nie wiem, którym środkiem, bo mam 2 do wyboru. Zobaczymy, co tam Ania mi podpowie. Także na pewno się Wam pokażę po. Zobaczycie, jak jestem cała w bąblach różnej maści, w różnych częściach ciała. No, ale to właśnie ostrzegam uczciwie, że po tych zabiegach, jak się Wam pokażę za chwilę w kolejnej klatce, no będę wyglądała pewnie trochę śmiesznie, dla niektórych może trochę niesmacznie. Także jeżeli ktoś jest wrażliwy na takie brzydkie rzeczy, to polecam może nie oglądać dalej albo skipnąć gdzieś, gdzie wyglądam już normalnie. Jeżeli to będzie w tym vlogu, to na pewno zrobię Wam rozdziały. Jeżeli nie ma tu rozdziałów, to znaczy, że przestajecie teraz oglądać i zapraszam na kolejnego vlogmasowego vloga. Masło maślane, trochę mi z tego wyszło. Dobrze, no, to tyle z mojej paplaniny, bo i tak gadam już strasznie długo i pokażę się Wam, jak już będę po. Słuchajcie, to nie są sceny dla wrażliwych ludzi. Nie wiem, jak to widać, bo siebie nie widzę. Mam nadzieję, że dobrze. Tak wyglądam po wszystkich 3 zabiegach. I powiem Wam, że 3 to było zdecydowanie za dużo. Myślę, że na 2 powinnyśmy były przestać. Wszystkie te kuleczki, które tu widzicie, tak obstawiam, że to są kuleczki, bo w sumie nie widzę. To są depozyty, które Ania mi zostawiła. Ania, jakiego używałyśmy środka? Cytoker. Cytoker, tak. To był cytoker. I mam go, jak widzicie, na całej twarzy i trochę na podbródku. Tutaj robiłyśmy na brodzie tą lipolizę. Nie wiem, czy będzie to widać. Andrzej, może weź, spróbuj mi brodę pokazać. Jeżeli widać tam takie jakby, poza tymi małymi, takie duże depozyty, to właśnie tam miałam strzyknięte to coś, co rozpuszcza tłuszcz i okrutnie szczypie. A jak się przyjrzycie mojej głowie, tutaj przy linii włosów na pewno to widać, są pewnie ślady, no, po krwi. Strzykałyśmy tutaj przód i całą jakby koronę, to jest korona, ta część to jest korona, chyba tak, całą koronę.
po to, żeby no właśnie pobudzić te moje cebulki i zagęścić włosy. Już miałam robioną w zeszłym roku serię tych zabiegów i efekty były wow. Ale powiem wam, że nie sądziłam, że leżeniem tak się zmęczę, nie? Po prostu jestem cała wymęczona do tej pory, jakbyście, nie da się tego pokazać, ale czuję, jak w środku nogi drżą. Wyglądam pewnie teraz jak kopalnia szczęścia, no ale to wszystko zgodnie z dewizą chcesz być piękna, to cierp. Cierpiałam bardzo, ale to dlatego, że za dużo zabiegów dzisiaj chyba sobie zażyczyłam. Następnym razem to rozbijemy na dwa jakieś osobne dni, żeby tak nie cierpieć. Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia rano. Jeszcze nie nałożyłam kremu na buzię, żeby tak was nie straszyć, bo jak się świecę, to wyglądam trochę gorzej. Mam lekko nieświeże włosy, niestety musicie mi to wybaczyć, ale to dlatego, że nie mogę ich jeszcze umyć po moim zabiegu. Może podejdę do Andrzeja bliżej, niestety tutaj w dalszym ciągu widać mi te ślady krwi, no ale nie mam jak tego umyć, nie chcę sobie moczyć włosów jeszcze bardziej, bo no czeka mnie dzisiaj podróż do sklepu i chciałabym jakkolwiek jeszcze się prezentować. Jeżeli chodzi o te depozyty, które miałam tu na buzi, ja już ich pod palcem prawie nie czuję, w sensie jeszcze czuję, że ta skóra nie jest taka w 100% gładka, pewnie nie będzie tego widać, ale generalnie w większości już mi się to wchłonęło. Jeżeli chodzi natomiast o mój podbródek, mam wrażenie, że to widać, że mam takie miejsca, które są ciemniejsze jakby, nie wiem, lekko, to nie jest siny kolor, ale no mam takie jakby plamy mi się porobiły. Myślę, że to się zrobiło od tych uszczypnięć, które robiła Ania, no bo wiecie, musiała sobie zabezpieczyć ten fragment, w który się wkuwa, więc tak mocno mnie trzymała. Mam tutaj obrzęk, słuchajcie. Czuję, że mam taka, że taka jestem tutaj napuchnięta i jeszcze mnie to boli, ale będę monotematyczna i będę cały czas powtarzać, że niestety na moje nieszczęście, ponieważ jestem uczulona na jaja i na soję, nie mogłam użyć tego preparatu, który jest po prostu przyjemniejszy, bo jest częściowo naturalny, więc to, co my wstrzykujemy tutaj, to jest po prostu detergent, który to rozpuszcza. Także no dlatego mnie też tak to bardziej szczypie. Jest to mniej przyjemny dla naszej skóry, dla naszego ciała środek. No, jeżeli chodzi o moje zabiegi, to tyle. Zrobiłam sobie zdjęcie przed pierwszym zabiegiem, jeżeli chodzi o tą lipolizę iniekcyjną. I myślę, że zrobimy potem sobie takie porównanie, jak już będę po serii wszystkich 5 czy tam 6 zabiegów. Chociaż to jest tak, że od ostatniego zabiegu też jeszcze jakby ten środek pracuje. To nie jest tak, że strzykniemy się po raz 5 i to będzie koniec efektów. To może sobie pracować u nas jeszcze przez kilka miesięcy, nawet po zabiegu. Także no już się nie mogę doczekać efektów, tym bardziej, że pierwsze już widziałam. Teraz ich wam nie pokażę, bo jestem spuchnięta, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że te efekty są. Przejdźmy może do kalendarzy adwentowych i na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek, bo nie chcę was straszyć. Jeżeli chodzi o Rituals, a tutaj produkt, który powinien wam zaprezentować Andrzej. Jest to pianka do kąpieli, pianka zdecydowanie w wersji sportowej, w wersji męskiej, piękny zapach. Szczerze mówiąc, nie kumam, dlaczego zmieniły się nazwy tych produktów. Wcześniej to było Ritual of Samurai i to tak fajnie męsko brzmiało, a to jest jakieś po prostu home. Nie ma w tym finezji, ale zapach w dalszym ciągu jest ekstra. W ogóle jakiś kompleks z witaminy E się tu pojawił. Skład się lekko zmienił w porównaniu do tego Samuraja, ale zapach, bym powiedziała, że jest podobny. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, którą wylosowałam, bo dzisiaj otwieraliśmy tylko dwa kalendarze, w Body Shopie miałam maseczkę, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, jak ta maseczka działa i na co, i co takiego z tą moją buzią zrobi. Jeszcze jej nie używałam. Używałam sobie z zeszłego kalendarza tej wersji kawowej, takiej mocno energetyzującej, i tej wersji z solą himalajską, taki wielki słój, zresztą jeszcze trochę mam tej maski, no, ale powiem wam, że jest ekstra, tylko jak macie delikatne buzie, to bardzo uważajcie, bo jest takie, bym powiedziała, silne uczucie ściągnięcia po tej masce. Ona tak naprawdę grubo wchodzi w skórę i mocno oczyszcza. No, a tutaj taka mała pojemność. To jest fajne, powiem wam, że jak gdzieś jadę, to często właśnie te małe słoiczki ze sobą zabieram, żeby nie tachać tych wszystkich moich wielko, pełnowymiarowych kosmetyków.
Dobrze, to na dzisiaj to wszystko. Wyszło bardzo dużo gadania, ale zawsze jak robię te zabiegi, to pojawiają się jakieś takie pytania od moich znajomych oczywiście przede wszystkim. Co to takiego, na co to działa i co mi to daje, więc myślę, że taki odcinek może być ciekawy, choć nie świąteczny. Świąteczny będzie kolejny, bo będziemy w nim ubierać naszą choinkę w końcu. W końcu się tego doczekamy. Na ten moment dziękuję Wam bardzo, zachęcam do zostawienia serduszka w komentarzu, łapki w górę pod filmem i subskrypcji, żeby nic Was nie ominęło. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.